wieczorową porą. Dobry wieczór Państwu. Oto kino, skuteczne antidotum na ponure zimowe wieczory. Suplement każdej listopadowej diety. Jeżeli nam jakoś w te dżdżyste dni nie wesoło, to przekonajmy się, że inni mają jeszcze gorzej albo lepiej. Zależy, jakie filmy kto woli, a mamy ich tu trochę. My, to znaczy dyżurny ruchu Paweł Kretkowski za konsoletą i Wiesław Kot za megafonem. A przecież w listopadzie nie musi być tak smutnawo. Wszak to w listopadzie 117 lat temu w Bronowicach pod Krakowem urządzono weselisko. Co tam, panie? Polityce! A, mój miły gospodarzu, mam przez cały dzień dosyć. A, pan polityk! Otóż właśnie, polityków mam dość po uszy. Cóż, my czasem też. Przejdźmy więc czym prędzej do sygnalizowania najbliższych premier kinowych. Jak kto gustuje, to może się wybrać na najnowszy okaz tak zwanego superhero movie, czyli filmów z udziałem już nie jednego, lecz całej, jak głosi tytuł, Ligi Sprawiedliwości, czyli Ligi Superbohaterów złożonej z Batmana, Wonder Woman, Aquamana, Cyborga i Flasha. To doborowe towarzystwo będzie ofiarnie bronić naszej planety przed zagrożeniem, jakiego nie było jeszcze. Zagrożeniem na miarę supermocy tych superpostaci w trakcie super zmagań. Trzymamy kciuki. We have to be ready. You, me, the others. There's an attack coming from far away. Not coming, Bruce. It's already here. Film pod tytułem Najlepszy. Sportowy, ale z szerokimi przyległościami. Historia życia i kariery Jerzego Górskiego u nas niemal zupełnie zapomnianego. A przecież to mistrz świata w podwójnym triatlonie z roku 1990. Potem były kolejne zauważone na świecie sukcesy. No my wtedy nie mieliśmy głowy do takich bohaterów. Teraz po kolei wyciągamy takie postacie z niebytu, od religii przez Wisłocką po seryjnych morderców z tamtych czasów. W fabule także Skomplikowane miłości i Monar Kotańskiego gra Janusz Gajos. Born to be wild. Przez 10 zgon w tym roku, a ty jesteś następny, rozumiesz? Film Manifesto. Dziełko tak dziwne, że aż zaciekawia. Kate Blanchett odgrywa, no czasem przebrana nie do poznania, 13 epizodów, wcielając się w 13 postaci, symboli XX wieku. Od gospodyni domowej, przez wokalistkę zespołu punkowego, po bezdomnego. Każda postać uosabia jakąś ideę, która wydawała się w ciągu ostatnich 100 lat otwierać przed światem nowe perspektywy. Większość z nich widowiskowo zbankrutowała. I teraz to, co tak głośno i z szumem zapowiadali myśliciele, politycy, artyści, deklamowane jest raz jeszcze, żeby pokazać, jak łatwo innych i siebie samego podpalić jakąś ideą, a potem długo patrzeć, jak zmienia się ona w bardzo kosztowne nieporozumienie. Good evening, ladies and gentlemen. All current art is fake. Forms move and are born, and we are forever making new discoveries. To the electric chair with Chopin.
obraz pod tytułem Sprawa Chrystusa. Film idzie tropami produkcji typu Bóg nie umarł. Tu mamy dziennikarza śledczego, mistrza w swojej profesji, którego żona, dotąd ateistka, dość nagle przechodzi konwersję na chrześcijaństwo. Jemu wydaje się to początkowo nieszkodliwym dziwactwem, a potem zastanawia się, dlaczego kobieta światła i żyjąca w racjonalnym otoczeniu nagle oddaje się podejrzanym gusłom. I żeby jej pokazać, jak nisko upadła, wszczyna w kwestii Chrystusa rutynowe dziennikarskie śledztwo. Problem w tym, że gdy się zagłębia w badanie śladów, dochodzi do wniosku, iż życie i nauka Jezusa są dość gruntownie i przekonująco zdokumentowane. No, a skoro tak, to może i w samej jego nauce tkwi jakiś rdzeń prawdy. If somebody wanted to do an investigation into Christianity, where would you start? If the resurrection of Jesus didn't happen, it's a house of cards. You sure you want to give me that loaded gun? I'm pretty sure you're not going to be able to pull the trigger. Droga Ashera. To koprodukcja izraelsko-polska. Tytułowy Asher przewidziany został przez ojca na kontynuatora rodzinnego biznesu, jakim jest budowa rusztowań na placach różnych budów. Biznes drobny, ale pewny, wymagający twardego trzymania się realiów. Tymczasem Asher poznaje nauczyciela literatury, który odkrywa przed nim nowy świat, świat idei, postaci, symboli, w którym nie chodzi o nic doraźnego. A życie jest definiowane jako coś więcej i więcej niż tylko suma obowiązków pracowniczych. No, tyle, że z poznawania literatury trudno wyżywić siebie i rodzinę. O, ot dylemat. Bardzo żydowski i trochę polski. Pirumaze, ta pensiel milo. Zegów siel pigumim, losiel, machon kosier. Lechaim! Lechaim. Ani kol ha-shanim ishtadalti. Shim poel merim, gam milo merim. ואם פועל מפרק, גם מי לא מפרק. תקשיב אשר, עד שאני על הרגליים אתה כל יום בעסק. אמרת? בסדר, שבית ספר מה בית ספר? סויר. תוטטו... polskiego filmu, a także imię chłopca, który z olewania systemu stworzył prywatną religię. Jest nonkonformistą z zasady i luzakiem, gdzie się tylko da. Nawet kimś więcej, Sawyer jest apostołem luzactwa. Chciałby do takiej postawy wdrożyć na przykład swoją siostrę Małgosię, która jest chodzącą odpowiedzialnością, a także jej męża Janka, który zajmuje posadę w banku, więc wiadomo. A tu nadarza się okazja w postaci wycieczki w góry. Wycieczka całkiem niespodziewanie okazuje się niebezpieczna. No i teraz, co będzie górą? Trzymanie się zasad czy skłonność do improwizacji i ruchów nieszablonowych? Obserwujemy. Postanowiłem, że zbawię Janka na siłę. Są jednostki, którym nie można pomóc inaczej. Można powiedzieć, że to, co ty masz po koksie, jest jak lot pszczółki ma i przylocie odrzutowcem, który ja mam. Jakoś za to oświecona. Jesteś wirem. Nie da się tego udowodnić. To były premiery kinowe weekendu, a nam cały czas towarzyszy Wesele z Bronowic, jakie opisał Wyspiański, a sfilmował Wajda. Ksiądz dobrodziej łaskaw bardzo. Proszę nas nie zapominać. Są i tacy, co mną gardzą, że mnie ze wsi, bo mnie z chłopa. Sami swoi, polska szopa. Ja z chłopa i wy z chłopa. Ksiądz dobrodziej już niebawem będzie nosić pelerynkę. Może i należy mi się, lecz pewnego nic nie wisie. Inni także robią ślinkę. Więc do tych propozycji kinowych dorzućmy jeszcze coś z puli wideo. Od filmy o artystach kręci się je nieustannie. Mieliśmy niedawno film malowany pod tytułem Twój Wincent, nie bez szans nawet na Oscara, a tu film biograficzny o artyście z pokrewnej zresztą epoki, tyle że o wiedeńskim malarzu Egonie Schiele. Tak też brzmi tytuł. To artysta spokrewniony blisko z wiedeńską secesją, zaprzyjaźniony z Gustawem Klimtem, a Egon to, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, także artysta wyklęty. Nimmst du mir heute Abend mit dem Brater? Kinder lassen's doch nicht rein. Ich sag's der Mutter. Nein! Hast du schon einmal gedacht, Modell zu stehen? Die hast du bestellt?
Sie kommen doch zum Akt stehen. Mamy więc monarchię austro-węgierską na krótko przed jej rozpadem. Wiedeń, prater, mansardy artystów, podejrzane teatrzyki dla dorosłych. Wreszcie wystawy młodych artystów. Na jednej z nich był sam cesarz Franciszek Józef. Spojrzał i powiedział: co za ohyda. So hast den Klimt? Soll vielleicht die Wahl ja mal für dich sitzen? Blick bitte auf mich richten. Kennst du die Unterhosen noch richtig gut? Bundesherr Herr Egon Schiele, Kunstmaler. Worum geht's? Zur Vorladung fürs Bezirksgericht. Egona wyrzucono z Akademii za krnąbrność, ale on jest świadomy sztuki i świadom swej wartości, choć wiecznie na finansowym minusie. Żyje jak w gorączce, tworzy w gorączce. Wreszcie za malowanie nagiej modelki, która nie dość, że była niepełnoletnia, to jeszcze uciekła z domu, Schiele trafia przed sąd. Das ist abscheulich. Das ist Pornografie. Ich bin Künstler. Ich habe die Verantwortung, die Freiheit der Kunst zu verteidigen. I wreszcie coś, o czym zdążyliśmy zapomnieć, a co dziesiątkowało także artystów na pół wieku przed wynalezieniem antybiotyków. Grypa zwana Hiszpanką, na którą zmarło wówczas w Europie 20 milionów ludzi. Hiszpanka skosiła także obiecującego artystę. Egon Schiele miał zaledwie 28 lat. Jetzt ist wieder eine bei ihm. Wahrscheinlich zwei Huren. Ich würde ja auch gerne mal bei Ihnen Modell stehen. Bleib so. Rozglądamy się za jeszcze jednym filmem z obiegu wideo, a tymczasem bronowicka chata aż huczy od weselnych przyśpiewów. Tańczy, tańczą, my stoimy, chcemy tańczyć także i my. Może który z panów zechce? Z nikim z panów tańczyć nie chce. A my już kierujemy się do chłodnej Danii, gdzie rozgrywa się akcja filmu Małżeńskie porachunki. Oto dwaj przedsiębiorcy budowlani mają fundamentalne problemy z własnymi żonami, które nie dość, że ich nudzą, to jeszcze bardzo starannie oskubują z zarobków, także z zaskórniaków. Rozwód nie jest wyjściem, bo podział majątku by ich samych finansowo załatwił, więc po pijanemu wpadają na pomysł, by zaangażować płatnego zabójcę z Rosji. No, kiedy wytrzeźwieli, było już za późno. Zjawia się taki, oczywiście pijany, a gra go brawurowo nie kto inny jak Marcin Dorociński. Alter! Keiner soll noch früh sein. Ja, mal sicher. Ja, a że jest to komedia absurdu, więc sprawy powoli, acz skutecznie wymykają się spod kontroli. Wszelkiej kontroli. A my już biegniemy w stronę muzyki filmowej, która pojawia się na rynku. A nie, nie, to kapela, która przygrywa na weselu Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną w Bronowicach. Nam chodziłoby raczej na przykład o muzykę do filmu Zabicie świętego jelenia Jorgosa Lantimosa, który będzie miał u nas premierę 1 grudnia. Rzecz opowiada, no jak to u Lantimosa, tego, który nakręcił choćby film Lobster, o zwykłej sytuacji, która ledwie dostrzegalnie zmienia się w koszmar. Oto nieźle sytuowany Amerykanin zaprasza do domu biedniejszego dzieciaka z sąsiedztwa, nie podejrzewając, iż wpuszcza pod własny dach psychopatę, który zniszczy jego życie rodzinne. Grają Colin Farrell i Nicole Kidman. Muzyka ilustrująca obraz to kompilacja najrozmaitszych utworów, głównie z zakresu muzyki poważnej.
oto kolęda dzwonów. Mamy też na krążku muzykę z disneyowskiej animacji pod tytułem Coco, w której pewien meksykański chłopiec zgłębia zakazaną tajemnicę swego rodu. U nas film będzie na ekranach w drugiej połowie listopada. Muzycznie oprawił go Michael Giacchino, utwór Fiesta Especular. Muzyka świeża, bieżąca, a przecież cały czas umieszczane bywają na rynku płyty, że tak powiem, sumaryczne. Płyty, które zawierają dorobek. Mamy właśnie taką, nazywa się Thomas Newman, The Essential, a gra na niej praska orkiestra symfoniczna. A Thomas Newman to syn Alfreda Newmana, również kompozytora filmowego, który za muzykę dostał aż 9 Oscarów. Thomas był pod wpływem takich tuzów amerykańskiej partytury filmowej jak John Williams, Jerry Goldsmith czy Dave Grassin. Lecz inspiracji szukał również w europejskiej szkole kompozytorskiej. Powinny się tu wymienić zapewne takie postacie jak Michael Nyman, Michel Legrand czy Ennio Morricone, a nawet Wojciecha Aguilara. W jego twórczości znajdziemy dalekie echa wszystkich tych inspiracji. Przełomową partyturą była ta do filmu Zielone smażone pomidory z roku 91. Temat wiodący. Rok 1994 Thomas Newman zaliczył na pewno do tych bardziej udanych. To wtedy napisał muzykę do filmów Małe Kobietki, Gilliana Armstronga czy Skazani na Shawshank Franka Darabonta. Te dwa tytuły przyniosły mu pierwsze nominacje do Oscara. Skazani na Shawshank, temat So Was Red, gra praska orkiestra symfoniczna. Lata przyniosły już partytury absolutnie dojrzałe, gdzie Newman świadomie buduje własną koncepcję muzycznej dramaturgii kina. Film Zaklinacz koni z roku 98, temat końcowy. Thank you.
jedna płyta filmowa, w pewnym sensie też z zakresu klasyki. Muzyka do amerykańskiego filmu pod tytułem Chłopiec zwany Po. No na razie nie słychać, aby ta historia o chłopcu, który zmaga się z rodzinną traumą, miała być pokazywana w Polsce. W każdym razie jednym z kompozytorów obecnych na ścieżce dźwiękowej filmu jest słynny Bert Bacharach. Przypominam, to rocznik 1928, a Bert Bacharach przypomina tu między innymi swój stary, dobrze znany temat pod tytułem Close to You. A my kierujemy się już w stronę nowin ze świata filmu. Cały czas słuchamy tego, co się dzieje w Bronowicach na słynnym weselu, a tam wszyscy już pogrążeni w chocholim tańcu, do którego przyśpiewywał Czesław Niemen. No, tonacja minorowa, niestety, bo też doszły nas niedawno żałobne wieści. Zmarł w wieku 96 lat pisarz i scenarzysta Roman Bratny. W szkole niegdyś o losach powstańców warszawskich dowiadywaliśmy się z lektury jego powieści Kolumbowie, której tytuł posłużył zresztą za symboliczne określenie całego pokolenia żołnierzy Armii Krajowej. W roku 70 telewizja pokazała serial nakręcony według tej powieści przez Janusza Morgensterna. Bratny pisał jeszcze sporo dla filmu, głównie adoptował na ekran własną prozę, ale bez większych sukcesów. Mimo iż wydawany był w PRL-u w ogromnych nakładach, no nie był szczególnie czytany. No, miał łatwość układania fabuł, ale z jego literatury pamięta się tylko skleconą na kolanie powieść Rok w trumnie z roku 83. No, był to wyjątkowo zjadliwy, chciałoby się powiedzieć bezczelny paszkwil na Solidarność. W dodatku opublikowany w czasie, kiedy ruch ten był w podziemiu. Jego działacze siedzieli po więzieniach i oczywiście nie mogli się bronić w oficjalnym publicznym obiegu.
tej książki i w tamtym czasie nie da się wytłumaczyć ani obronić. A bratny, ten powstaniec warszawski i żołnierz Armii Krajowej, po wojnie po prostu na stałe przykleił się do nowej władzy. Uwielbiał błyszczeć w partyjnym establishmencie. Kiedy bywałem u niego w domu w Konstancinie, z upodobaniem pokazywał albumy ze zdjęciami, głównie z polowań. Mówił: niech pan spojrzy, Puszcza Białowieska. Tu Chruszczow, to Gomułka, to Kliszko, a to ja. No i co się tu dziwić, że Roman Bratny, jako niezbyt pochlebna figura, trafił nawet do piosenki. Nie pij, Piotrek, o dziewiątej, pić tak wcześnie jest niemądrze. Lepiej, gdy się robi ciemno, kiedy jest już wszystko jedno. Mówisz, w głowie się gotuje, w sercu rwie się i kotłuje. Nie bądź taki delikatny, marny bądź jak Roman Bratny. Następna przygnębiająca wiadomość to wieść o śmierci aktora Janusza Kłosińskiego. Odszedł w wieku 96 lat. Aktor charakterystyczny, przez starszych pamiętany jako sierżant Czernousow z serialu Czterej Pancerni i Pies. Obywatelu pułkowniku, radzieccy zwiadowcy mają lejtnanta. Towarzysz pułkownik, nasza rozwiadka dobyła języka. Przesłuchajcie. Poszły. Dawaj. Spasiba. Wyślijcie nie na swoich. Nie ma różnicy. O, mówicie po polsku. Troszkę pod studzielkami z pierwszej polskiej bronie tankowej brygadoj wojowali. A telewizja co roku w Wigilię nadaje na którymś kanale słynną bożonarodzeniową komedię pod tytułem Niespotykanie spokojny człowiek z popisowym udziałem Janusza Kłosińskiego. No to wesołych świąt! A bo daj ciebie cholera tam wzięła! No panie Błotku, co pan... No cholera! No, jak ja mogę dawać teraz na święta to? Co tam? Mogę pan uważać, panie Błotek! Kto? A ty bleszczata na oba oczy, że leżysz tak jak to? Jak ty taka przytomna, to potem dziwić się! Niech pan te uwagi schowa dla syna! No bzdziorwa, dla syna. Ty siebie pilnuj, a nie mojego syna. Mądrala, znalazła się teraz. No i zacytujmy jeszcze Wikipedię. Janusz Kłosiński, członek PZPR, w tym sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR w Teatrze Narodowym. Tuż po wprowadzeniu stanu wojennego poparł te decyzje władz w wystąpieniu telewizyjnym. Za publiczne poparcie wprowadzenia stanu wojennego objęty bojkotem przez publiczność. 29 stycznia 1982 roku wyklaskany przez widzów podczas przedstawienia Wesela. Zrezygnował ze wszystkich ról. Cóż. No i odszedł także w wieku 67 lat, po wieloletnich zmaganiach z nowotworem, aktor Marek Frąckowiak, którego pamiętamy i z kina, i z seriali, i ze słuchowisk radiowych. Film Janusza Majewskiego, CK Dezerterzy, rok 1986. Ach, ty chamie! Szanowny pan ma służbę. Bardzo mi miło poznać. Bardzo miło. Może się zameldujesz, ty kretynie? Pa? Panie... Będzie mi tu gęgał bałwan. No i koniecznie Psy Władysława Pasikowskiego, rok 92. Ja chcę do biura. Ja dobrze piszę na maszynie. Ja chcę... Kurwa, do biura! Ja się przydam! Ja znam wszystkich drukarnie przejścia na granicy! Kurierów! Ja znam całą opozycję! Requiescant in pace. Każdy kwiat ma swe zapachy. Duch swój winit pół jasny.
Kolejne nowiny filmowe. Trwają prace na planie filmu The Post w reżyserii Stevena Spielberga. W rolach głównych występują Tom Hanks i Meryl Streep. Akcja The Post rozgrywa się w 1971 roku. Redaktor naczelny The Washington Post i jego wydawca decydują się opublikować na łamach gazety tzw. papiery z Pentagonu, czyli tajne rządowe dokumenty, które były dowodem na to, że administracja prezydenta Johnsona okłamywała obywateli i kongres w sprawie zaangażowania amerykańskiego wojska w wojnę w Wietnamie. Ujawniały także, że ekipa Nixona potajemnie eskalowała konflikt. Przedstawiciele Nixona próbowali zablokować publikację materiałów, w rezultacie sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. The Post w polskich kinach zostanie pokazany na początku roku 2018. So, can I ask you a hypothetical question? Oh, dear, I don't like hypothetical questions. Well, I don't think you're going to like the real one either. Do you have the papers? Not yet. I nasza rodzima łączka. Bohaterowie kultowych komedii do scenariuszy Ilony Łebkowskiej powrócą w trzeciej części Kogla Mogla. O pisaniu scenariusza tej trzeciej części Ilona Łebkowska mówiła już rok temu. Pod koniec września pojawiała się informacja, że do roli Kasi powróci Grażyna Błęcka-Kolska. Łebkowska wielokrotnie podkreślała, że nie wyobraża sobie trzeciej części komedii bez odtwórczyni roli Katarzyny Solskiej. Łebkowska ujawniała także, że Solska nie doczekała się niestety wnuków, gdyż jej syn jest 30-letnim singlem. Kasia mieszka ze swoją matką, graną przez Katarzynę Łaniewską, i jest dyrektorką szkoły. A profesor Wolański nadal ma tę samą żonę, graną przez Ewę Kasprzyk, która teraz jest seks-coachem, czyli doradcą od spraw intymnych. No, obiecujące. Ale na razie posłuchajmy piosenki z pierwszego Kogla Mogla, śpiewa Edyta Gebert. Na chwilę przed odlotem, wśród ptasich stad, w zawiłym horoskopie na tysiąc lat, w otwartym nagle oknie, w cieniu za firanką, wśród ludzi na przystanku, w słońcu i we mgle, szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu. Staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem, kiedy sama się odnajdę. Wieści, wieści, wieści. Amerykańska gildia producentów na nadzwyczajnym zebraniu zarządu wyrzuciła ze swojego grona Harveya Weinsteina, producenta oskarżonego o molestowanie seksualne bardzo wielu pań z branży filmowej. To kolejna próba, oczywiście podjęta grubo po nie w czasie, samooczyszczenia amerykańskiego środowiska filmowego. Ta afera ciągnie się i rozgałęzia, a dla nas jest to okazja, by w kolejnym odcinku przyjrzeć się zjawisku gwiazdy filmowej. Tym razem jesteśmy już w latach 50. Do kin wkracza gwiazda zupełnie innego rodzaju. To produkt nie wielkich wytwórni, ale zwykły człowiek. Człowiek z ulicy, który z ekranu chce przemawiać do takich samych zwykłych ludzi jak on. Oto James Dean, młody, zbuntowany Nowojorczyk, podczas castingów do takich filmów jak na przykład Na wschód od Edenu Eli Kazana, okazało się, że Dean nie dysponuje żadną, ale to żadną przyjętą wcześniej techniką. Ale obsadzano go na przykład w takich obrazach jak Buntownik bez powodu, bo był prawdziwy, przekonujący. Podczas pierwszych projekcji filmu, gdy tylko na kilka sekund pojawiał się na ekranie, dziewczęta na widowni szalały. You know what kind of drunken brawls those parties turn into? It's no place for kids. A minute ago you said you didn't care if he drinks. He said a little drink. You're tearing me apart! What? You say one thing, he says another, and everybody changes back again! James Dean miał zagrać bardzo obiecująco w filmie Między linami ringu, ale 30 września 1955 roku usiadł za kierownicą swego Porsche Spyker 550 i ruszył w drogę do miejscowości Salina na wyścigi samochodowe, w których zresztą miał brać udział. Nie dojechał, zderzenie, aktor w chwili śmierci miał zaledwie 24 lata. Ale kult tego aktora, tej gwiazdy, która z poczucia buntownikiem zrobiła własny imaż, przeżyły go o całe dziesięciolecia. I love you, Jim.
I really mean it. Innym gniewnym tamtych lat był Steve McQueen. Już w dzieciństwie wylądował w poprawczaku, potem zarabiał na życie jako marynarz, naganiacz klientów w lunaparku. Czasem, żeby przeżyć, przeszukiwał plażę i zbierał to, co może akurat wyrzuciło na brzeg. Po wyjściu z wojska ni stąd, ni zowąd zapisał się na kursy aktorstwa w Nowym Jorku. Okazało się, że nawet nie musi się wiele uczyć. Kino lat 50. i 60. przejęło tego nieokrzesanego młodego człowieka takim, jakim był. Po prostu nastał popyt na takich sękatych bohaterów wprost z ulicy. Branża filmowa do dziś określa Steve'a McQueena mianem ikony tamtych lat. Steve McQueen set the action movie template for the modern day era of cinema. He's singular. And he was the best at what he did. He was the best Steve McQueen there was. He did have beautiful blue eyes. They were sad eyes. Well, like most people, I've always been a fan of Steve McQueen. Everybody knows he became a big movie star. What some may not know is he was the number one movie star in the world, 2017. He's still an icon, but here's what people don't know about Steve McQueen. Marlon Brando, kolejna odklejona od tradycyjnego Hollywoodu gwiazda tamtej epoki, pokazał się świetnie na Broadwayu jako Stanley Kowalski czy Kowalski w tramwaju zwanym Pożądaniem Tennessee Williamsa. Kiedy wszedł do filmu, oczywiście niezwiązany na dłużej z żadną wytwórnią, specjalnie starał się, żeby wyglądać jak najgorzej. Wiecznie chadzał nieogolony, w dżinsach, w podkoszulku, byle tylko nie mieć do czynienia z Hollywood i z jego, jak mawiał, parszywym blichtrem. Jego styl pozwolił wejść do branży Paulowi Newmanowi, Dustinowi Hoffmanowi, Alowi Pacino czy Robertowi De Niro. Przy tym Brando był strasznie nierówny jako aktor i jako człowiek. Doskonale zagrał zbuntowanego dokera w filmie Na nabrzeżach Eli Kazana. Film dostał 8 Oscarów, w tym była statuetka dla Brando. To z tego filmu pochodzi słynne zdanie powiedziane tam przez Marlona, które przeszło do historii kina. You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody. Instead of a bum, which is what I am. Let's face it. A tak te kwestie dzisiaj ćwiczą polscy adepci sztuki aktorskiej. Mogłem być mistrzem. Mogłem mieć klasę. Mogłem być mistrzem. Mogłem być kimś więcej niż jestem. Ja mogłam być kimś więcej niż jestem. Nic nie rozumiesz. Ja mogłam mieć klasę, mogłam być mistrzem. Ty nic nie rozumiesz. Mogłam mieć klasę. Mogłam być mistrzem. Mogłam być kimś więcej niż jestem. Ale po tej pamiętnej roli Marlon Brando przez 20 lat się staczał. Tymczasem w roku 69 wychodzi drukiem książka Mario Puzo pod tytułem Ojciec Chrzestny i wytwórnia Paramount Pictures kupiła prawa do jej sfilmowania. To miał być film współczesny, tak zwane kino etniczne dla amerykańskich Włochów za 2,5 miliona dolarów. Nikt ze znanych reżyserów nie chciał się tego podjąć, cóż, film gangsterski klasy B. Zaproponowano to Francisowi Fordowi Coppoli, który akurat był w finansowym dołku i dlatego nie zażądał wysokiego honorarium. Zgodził się reżyserować, aby wybrnąć z długów po prostu. No a i Marlon Brando był w potężnym finansowym dołku, więc zgodził się zagrać za 100 tysięcy dolarów bez pobierania procentu od dystrybucji, byle tylko forsa była natychmiast, bo wierzyciele deptali mu po piętach. No i skutkiem takiej umowy stracił około 100 milionów dolarów. Podczas wstępnego spotkania z reżyserem wypchał sobie policzki chusteczkami, włosy przyczernił pastą do butów. Nigdy nie nauczył się dialogów. Czytał z plansz, które trzymała dziewczyna na planie. A jak czytał, no to pamiętamy wszyscy do dziś. Someday, on that day may never come, I'll call upon you to do a service for me. But until that day, accept this justice as a gift on my daughter's wedding day. No i następny film Coppoli i Brando. Film o Wietnamie, luźna adaptacja Jądra ciemności Josepha Conrada. Jego Kurtz to odszczepieniec, który prowadzi swoją własną
wojnę. Brando wówczas praktycznie nie nadawał się na ekran. Przytył, nadmiarę, zresztą nie przeczytał powieści, nie nauczył się roli. Kamera pokazuje go więc raczej jako kontur, jako cień, ale ta postać tym bardziej robi wrażenie. Czas apokalipsy. Horror. Horror has a face. And you must make a friend of horror. Horror and moral terror. Do tematu gwiazd filmowych oczywiście jeszcze wrócimy. A tymczasem w Bronowicach wesele trwa w najlepszym. Chętnie byśmy się przyłączyli, ale już czas na polskie kalendarium filmowe. Rocznice urodzin. Przed 104 laty urodził się reżyser Aleksander Bardini. Nie żyje od 22 lat. Bardini to była także wielka figura medialna, ogromnie efektowny pedagog. Tu profesor Bardini egzaminuje przyszłą prezenterkę telewizyjną Grażynę Bukowską. Jeśli chodzi o moje wykształcenie, to na pewno predestynuje mnie do prowadzenia programów jakichś popularno-naukowych. Czy lubiłaby pani o tym mówić? Nie. Szczerze mówię, nie. O, widzi pani, i tutaj dochodzimy do takiego krytycznego punktu w naszej rozmowie. Ja panią pytam, co by pani chciała robić. Pani mi wymienia, co by pani chciała robić. A na pytanie, czy pani to lubi, pani mówi nie. Wobec tego powstaje logiczne pytanie, dlaczego pani chce to robić? Dlatego, że... Powiedzmy, mogłabym coś z siebie w tym momencie dać, bo wiem coś na ten temat. 95 lat temu urodził się reżyser Janusz Morgenstern. Zmarł przed 6 laty. W dorobku miał rzeczy rozmaite, zarówno interesujące romanse, jak Do widzenia do jutra, czy odcinki z kapitanem Klosem. Posłuchajmy, jak ze swoich zajęć tłumaczy się Andrzej Dobosz w jego filmie pod tytułem Trzeba zabić tę miłość. Z czego wy w ogóle żyjecie? Nie jadam kolacji, chyba że proszą, no. A resztę? W okresie egzaminów na uniwersytecie opowiadam studentom książki, których nie zdążyli przeczytać. Niedawno opowiedziałem klub Pickwicka w 3 kwadranse z cytatami. Zabieram także małe dzieci na spacery. Są to dla nich ćwiczenia w przywództwie, ćwiczenia w wolności, poznawanie dwojakiego charakteru pytania dlaczego. Odzwyczajam ich od tego pytania. Żadnego bicia, żadnych krzyków, tyle tylko, że wracamy dosyć usmoleni. Nie wie pan, czyta, a sąsiedzi się skarżą, że z pańskiego mieszkania w nocy dochodzą dźwięki. Czytam książki sprzed wojny krymskiej, ale czasem wezmę do ręki jakąś nową i wtedy zdarza się, że się roześmieję. 74 lata kończy Marek Tomaszewski, pianista, członek wraz z Wacławem Kisielewskim, działającego w latach 66-86 duetu fortepianowego Marek i Wacek. Sporo filmów, głównie dokumentalnych, ozdabiał swoją pianistyką. Tu grają jako Marek i Wacek Beethovena. Dziesiątkę przekroczyła jakiś czas temu Anna Seniuk. Tym razem przypominamy jednak nie Madzię Karwowską z 40-latka, lecz scenkę z kabaretu Dudek. Anna Seniuk i Irena Kwiatkowska. Sprawa do załatwienia. Rozumiem, ale podobnych spraw mamy tysiące i nie sposób wszystkiego załatwić. Zresztą brak mi niektórych danych. Tak, rozumiem. Dane się znajdą. Ale przepraszam panią bardzo,
Widzę tu dwa banknoty, 1000 złotowy. Pani szanowna tak zostawia pieniądze, mogą zginąć. I że pani schowa. Dwa banknoty? Tak, dwa banknoty. A pani ją to dziwi? Zdawało mi się, że leżały trzy. Racja. Tak jest. Leżały trzy. Oto jest, przepraszam, jest trzeci, służę pani. Dziękuję bardzo. Wracając do sprawy. 51 lat stuka właśnie aktorowi dość charakterystycznemu Tomaszowi Saprykowi. Świętuje na stojaka. Generalnie jest tak, że dużo rzeczy w życiu robiłem. Takie studia na przykład. Jeśli chodzi o studia i o wiedzę, to jestem prawdziwy minibus. Skończyłem studiować marketing, skończyłem psychologię, informatykę. Wszystko skończyłem. Po 2-3 miesiącach. Wiedziałem, że jak się człowiek wykształci, to może całkiem niezłą kapustkę przytulić, nie? Jak mawia stary zając erotoman. I ci wybitni państwo od filmu, którzy odeszli. 40 lat temu zmarł Władysław Hańcza. Tu rozmawia z kapitanem Klosem. Na pewno niepokoił się pan pańskim opuszczonym domem. Odwiedziłem go dzisiejszej nocy. Obejrzałem pana biurko. Piękny, stary mebel. Zgadza się. Nie traci pan czasu. Nie mogę sobie na to pozwolić. 10 lat temu w Paryżu zmarła pieśniarka Wiera Gran. Kilka razy pokazała się w filmie. Od wiosny 1942 roku śpiewała w kawiarni Sztuka w warszawskim getcie. Nazywano ją wtedy Wiera Magnes. Na jej występy przychodzono tłumnie także z aryjskiej strony miasta. Przeżyła okupację jako jedyna ze swojej rodziny. 8 maja 1945 roku, gdy świętowano wyzwolenie, Wiera siedziała w więzieniu, oskarżona o kolaborację. Zarzuty formułowano różnie, współpraca z gestapo lub utrzymywanie stosunków z osobami, które współpracowały z gestapo. Jednak sąd koleżeński Zaspu uznał jej zachowanie podczas okupacji niemieckiej jako bez zarzutu. Komisja weryfikacyjna Związku Zawodowego Muzyków stwierdziła w kwietniu 1946 roku, że Wiera Gran, cytuję, nie uchybiła w niczym honorowi Polki. No, ale plotki i pomówienia nie ucichły jednak. I pewnie, jak w wielu podobnych przypadkach, nie ucichną nigdy. Dość jasne oczy ma ten ktoś, w uśmiechu śliczną linię ust, a w twarzy to specjalne coś, a wszystko bardzo na mój gust. I w ramiona bierze mnie, gdy głupstwa mówi mi, na nowo wierzę w szczęście. Każdy zmieniam plan, gdy tego chce ten pan, bo wiem, że to jest szczęście. Przed 9 laty odszedł Jan Machulski. Henryk Kwinto, muzyk i kasiarz, przygotowuje się do wielkiego skoku. Jeszcze szybko jakaś pamiętna premiera sprzed lat. Mówiliśmy o planach nakręcenia trzeciej części komedii Kogel Mogel i tak się składa, że film pod tytułem Galimatias, czyli Kogel Mogel 2 miał premierę 28 lat temu, 20 listopada 1989 roku. O, czas leci. A my słuchamy piosenki Seweryna Krajewskiego z tego filmu. I już pora na napisy końcowe. Do widzenia, dobranoc państwu, mówi Wiesław Kot. Nie mówmy o zmartwieniach, to nie jest dobry temat. Są z nami zawsze, chcesz czy nie. Pomówmy o nas sami.
czyńmy wielkie plany. Być może kiedyś spełnią się. Ziemię wrócić chcę.